Dzień dobry Państwu. Gościmy dzisiaj w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Sułkowie, gdzie z panem Ryszardem Ślepeckim, prezesem spółdzielni, chciałbym porozmawiać na temat Elatusa. Panie prezesie, Elatus Era w waszej spółdzielni był stosowany już przez 3 sezony. Czy mógłby nam pan powiedzieć, jak on się u pana sprawdził, jak się zachowywał w tych bardzo różnych latach? Jakie jest pana zdanie na temat tego produktu? Elatus Era jest w spółdzielni stosowany od 3 sezonów w uprawach pszenicy konsumpcyjnej, bo robimy tylko pszenicę konsumpcyjną, i w jęczmieniu browarnym. Przez ostatnie 3 lata to były różne lata. Był rok susza, był ubiegły rok, jest bardzo mokrym rokiem i Elatus Era się sprawdził. Wspomniał pan o roku suchym, to może byśmy od tego zaczęli. Jak pan ocenia skuteczność tego produktu właśnie w roku suchym? Jeżeli chodzi o lata suche, nie ma większych problemów, dlatego że my mamy bardzo ciężkie ziemie i u nas po prostu susza za wiele nie zrobi, a środek jest bardzo dobry i w latach suchych się jak najbardziej sprawdza. A jaki był poziom plonowania właśnie w tych latach suchych? Mówimy o roku 2019. Susza nam nie zrobiła, plonowanie było bardzo dobre. Spółdzielnia średnio jęczmienie jary wyszedł 7,5 tony, pszenice w granicach 9,5 tony z hektara o parametrach. W takim razie jak to było w roku 2020? Rok 2020 był rokiem specyficznym. Do maja mieliśmy suszę, a od maja mieliśmy bardzo mokre. Udało nam się w dniu 20 maja wykonać zabieg Elatusem Era w dawce 1 litra i następnie od 20 maja do końca lipca w naszym terenie spadło 360 litrów wody. Baliśmy się efektów, ale po wszelkich kontrolach udało nam się te zboże zebrać, jak to się mówi, w parametrach, bez chorób. Nie ukrywam, żeśmy jeszcze pod koniec czerwca poprawili te bekonazole i zebrane ziarno było jak najwyższej jakości. To samo dotyczyło jęczmienia jarego. Panie Ryszardzie, a czym się pan kierował przy podjęciu decyzji w tym trudnym, specyficznym roku, jak pan wspomniał, 2020? No, mając doświadczenia z ostatnich 3 lat, Elatus sprawdził się na naszych polach. My musimy przede wszystkim dbać o jakość naszych produktów, naszych zbiorów. Jęczmień browarny idzie na browar i musi posiadać wszystkie parametry i tak samo jest z pszenicą, która idzie na młyn, to jest pszenica chlebowa. I w tym momencie, widząc co się dzieje i znając prognozy na przyszłość, wzięliśmy po prostu, zastosowaliśmy Elatus w pełnej dawce, co pozwoliło nam zebrać naprawdę bardzo dobrej jakości pszenicę, która sypała w granicach 8,4, 8,5 i tak samo jęczmień ponad 7,5 tony, zaznaczam, że to jest jęczmień browarny i po prostu no, udało nam się zebrać wszystkie plony bez większych zakłóceń, jakościowo bardzo dobre zboże. Jak wyglądała pszenica i jęczmień na polu, tak optycznie? Czy to były jakieś różnice w stosunku do tego, co było na sąsiednich polach? W związku z tymi anomaliami, które były, jak określałem, bardzo duże opady, nasza pszenica utrzymała i sztywność, był efekt zielonowości do końca. I pszenica nie objawiała żadnych chorób, nie wykazywała żadnych chorób, było wszystko do końca w porządku. Jak sobie kombajn radził z tak zieloną pszenicą? Jedynym problemem była szybkość jazdy i pszenica się dobrze wymacała jęczmień, ale niestety zielonowość była tak duża, że te maszyny jednak cierpiały. Jeżeli chodzi o same żniwa i zbiory, było bardzo ciężko. I my jeździmy na 2 kombajnach, które powinny wykonać w granicach 60-70 hektarów. Myśmy robili maksymalnie do 40, dlatego że drzewo było jeszcze zielonkawe i naprawdę maszyny ciężko szły. No i nie ukrywam, że mieliśmy plony w granicach 8,5 tony pszenicy i 7,300 jęczmienia. Jak podkreślałem, ten rok był specyficzny. Wykonaliśmy ten zabieg, co nam pozwoliło uzyskać te plony i uzyskać tą jakość ziarna. W związku z tym, że też służymy doradztwem tutaj okolicznym rolnikom, którzy się bardzo, bardzo zastanawiali, czy w ogóle jest sens stosowania T2 lub czekali na późniejszy okres i to się troszkę zemściło. U niektórych wiem, bo świadczymy usługi dla rolników, to wiem, cośmy im mucili.
Panie Ryszardzie, jakby Pan podsumował Elatus Era? Czy znajdzie on miejsce u Pana na polach w tym bieżącym, nadchodzącym sezonie? Myślę i jestem przekonany, że Elatus Era już się na stałe wpisał do spółdzielni i my, stosując go, nie mamy problemów ani z browarami, ani z młynami. Sprawdza nam się i zachęcam do stosowania tego środka. Dzień zaczął się wcześniej. Mamy taką presję. Jakie rozwiązania? I co nie zadziałało? Co to jest pytanie? W tym roku warsztaty w internecie. Jesteśmy tutaj dla Was. Wreszcie pada, wjeżdżamy. I załatwiamy sprawę. Żeby nie zaprzepaścić tego, cośmy zrobili. Co nam to daje? Zobaczmy z bliska. Będzie dobrze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam. Dzięki.